Smurfy to moje takie trochę guilty pleasure. Mało komu się przyznaję, ale lubię te niebieskie gałgany. Byłem ich fanem za młodziaka i gry w Smurfy, jak coś tam się pokazywało swojego czasu, to sobie ogrywałem. Na przykład świetny Smurfo Teletransporter z rewelacyjną ścieżką dialogową, gdzie głosy podłożyli oryginalni smurfni aktorzy. Smurfy Misja Złoliść to doskonały moment, aby nie tylko sobie Smurfy przypomnieć, ale i spróbować podrzucić je Oliwierowi, który o dziwo był zainteresowany, ale też bezbłędnie punktował wady gry. Choć czasami nie były to zarzuty wprost, ale pytania odnośnie samej rozgrywki i gry. Więc po ograniu Smurfów z Oliwierem zapraszam na recenzję, bo w sumie recenzji gier dla dzieci za wiele nie ma, więc może komuś się to przyda. Bo niestety nie wszystko w Smurfach jest smurfne jak powinno być, a gry dla dzieci uważam, że powinny być wypolerowane na błysk, bo niechlujstwa w takim wypadku rażą dwa razy bardziej. Jak to u Smurfów bywa, znowu nawywijał Gargamel, który skaził las złoliściem, przez co wyrosły czarne trawy, a na domiar złego pojawiły się złoklatki, które potrafią uwięzić Smurfy, co jest sporym problemem, bo te mogą doprowadzić do wioski Smurfów, a w konsekwencji to może doprowadzić do strasznych wydarzeń. Ale Papa Smurf, najsmurfniejszy Smurf w całym Smurfie, wykminił smurfizator, który rozpyla specjalne coś, co uzdrawia miejsca dotknięte złoliściem. Ale aby wyprodukować antidotum, trzeba zebrać trzy ważne składniki rozrzucone w różnych częściach świata. Na ochotnika zgłasza się osiłek, który zarzuca smurfizator na plecy i rusza na poszukiwanie składników i uwięzionych smurfów. Historia nie odbiega od odcinka serialu czy komiksu o niebieskich patafianach. Nie mi to oceniać, czy dobre, czy nie. Choć Oliwier był zaciekawiony całym zawiązaniem historii i oczywiście najbardziej był zainteresowany postacią Gargamela. Smurfy Misja Złoliść to gra platformowa skierowana do najmłodszych. Gra jest dość prosta, choć dla bardziej wymagających dzieciaków znajdą się też trudniejsze elementy. Tytuł jest pozbawiony przemocy, a sympatyczne stworki walczą tylko z istotami zrodzonymi ze złoliścia, które zazwyczaj gazują z smurfizatorem. Gra składa się z kilku dość sporych lokacji, po których możemy się w miarę swobodnie poruszać. Mamy też kultową wioskę Smurfów, gdzie spotkamy najbardziej znane charaktery. Gra podzielona jest na rozdziały. W każdym z nich sterujemy innym smurfem odzianym w smurfizator, choć wybór jest w zasadzie jedynie kosmetyczny. Czy to będzie smurfetka, czy osiłek, czy kucharz, każdy z nich posiada identyczne umiejętności. Lokacje są wypełnione różnymi miejscówkami, gdzie możemy zbierać przeróżne rzeczy i tutaj pojawiało się pytanie, po co to zbieram? No właśnie, gra nie mówi nam na początku, po co to robimy i czy to ma jakiś cel, a okazuje się, że ma. Lokacje mają proste zagadki, w których musimy użyć smurfizatora, aby zniszczyć złoliść i zebrać jakąś znajdźkę. Może to być butelka, grzybek czy coś innego. Dopiero później okazuje się, że zebrane przedmioty możemy wymienić u pracusia na ulepszenia, a ziarna pełnią rolę waluty. Kolejne udoskonalenia smurfizatora pozwolą dostać się nam we wcześniej niedostępne lokacje, ale i zabrać wcześniej niemożliwe do zebrania znajdźki. Z każdym rozdziałem ulepszony smurfizator pozwoli nam sprintować, szybować, wciągać i wypuszczać elementy, podobnie jak odkurzacz w Luigi Mansion, do którego gra aspiruje w porównaniach, ale oba tytuły dzieli niestety przepaść. Dodatkowo możemy uleczać krainę rozpylając antidotum na złoliść, gdzie czarne kolce zostają zamienione na kwiatki i trawki. I jest to nawet zajmujące. Ja i Oliwier dość intensywnie biegaliśmy, uwalniając krainę od złoliścia. Jeśli chodzi o ogólny poziom trudności, jest on dość wyważony i dobrze dobrany, choć są momenty, gdy musiałem przejąć pada, bo było za ciężko. W kilku momentach wskaźnik, co zrobić i gdzie iść, nie pojawiał się i błądziliśmy po wiosce szukając nie wiadomo czego, a gra nawet nas nie poinformowała, że jest coś takiego jak szybka podróż. W zasadzie w grze występuje walka, ale jak wspomniałem, polega ona głównie na gazowaniu stworków. Z czasem pojawią się bardziej wymagający przeciwnicy. Jednym trzeba będzie naskoczyć na kapelusz, innym wytrącić sprintem kijki, na których stoją. Tutaj problemem jest trochę sterowanie. Nie mamy możliwości sterowania osobno smurfem, a osobno tym, gdzie chcemy strzelać, więc jak zbliżymy się do przeciwnika, załącza się moment, w którym bohater automatycznie w stwora celuje, obracając się do niego i jest to dość mylące. Nie wiadomo, kiedy to się załącza, a w przypadku kilku przeciwników następuje totalny chaos. Całe szczęście
szczęście początkowo zbyt wielu przeciwników nie ma, ale potem dla mniej wprawnych dzieciaczków może być ciężko. Bardzo słabym elementem jest oprawa. Zacznijmy od tego, że gra wyszła na PlayStation 4, a wygląda jakby z powodzeniem mogła śmigać na PlayStation 2. Owszem, czasami miejscówki są urocze i przede wszystkim, co jest niezwykle ważne, czytelne, ale tak niskiej jakości tekstur nie widziałem od kilkunastu lat. Szczególnie to razi, że czasami jesteś zmuszony przejść obok obiektu, którego rozdzielczość tekstury wynosi jakieś żałosne ilości pikseli. Pierwsze odpalenie gry i Olivier mnie zapytał, jak bardzo stara jest ta gra. Zupełnie tego nie rozumiem, PlayStation 4 to przecież nie jest słaba konsola i można by z niej wycisnąć jeszcze wiele, a tutaj dostajemy takiego koszmarka. Gra ma pojawić się też na PlayStation 5 i jeśli poziom oprawy będzie identyczny, to dajcie sobie spokój, chyba że chcecie pokazać, jak wyglądały gry przed zaborami. Dodatkowo Smurfy uruchomiłem w trybie wstecznej kompatybilności na PlayStation 5 i gra ruszała z dysku SSD, więc czemu tak koszmarnie długie loadingi? Pamiętacie stwierdzenie, że zapomnicie, o czym są opaski ładowania? Smurfy doskonale wam o tym przypomną. Co tam się dogrywa? Przecież sama gra zajmuje 4 GB, oprawa jest niesamowicie niskiej jakości i to jeszcze w 1080p, więc o co chodzi? Czy to sprawka Gargamela? Oprawa dźwiękowa jest w porządku. Zacznijmy od tego, że Smurfy mówią po polsku i to jest fajne, ale oczywiście nie chciało się podkładać głosów pod wszystkie dialogi, więc te opcjonalne dialogów nie posiadają i musiałem Olivierowi je czytać. Bardzo słabym pomysłem było to, że tutoriale, jak korzystać z nowych właściwości Smurfizatora, są również podane w formie pisemnej, dodatkowo napisane dość małą czcionką, więc ponownie musiałem pomagać. Jeśli do gry zasiadłby samodzielnie 6-7-latek, pewnie by nie ogarnął co i jak. No ale niestety kolejny problem pojawia się, gdy odwiedzamy Smurfa Dzikusa. Otóż jego dialogi nie zostały w ogóle przetłumaczone i gada po angielsku. Oczywiście Olivier zapytał, czy on gada po Smurfiemu, bo nic nie rozumie. Niestety takie kwiatki w grach dla dzieci nie powinny się zdarzać. Możliwe, że w momencie, kiedy to oglądasz, zostało już to poprawione. Wiadomo, że grę tworzyli dorośli i mam wrażenie, że nie robiono żadnych beta testów na dzieciach. Olivier w mig mi powiedział, co nie działa i co jest słabe, a nie jest on jakimś tam testerem. Wystarczyło dać tą grę 5 dzieci do ocenienia i od razu by było wiadomo, co nie działa jak powinno. You welcome, Brainy. Further ahead, yum yum area. Strefa mniam mniam? Możesz mi wyjaśnić, co to za tor? Me? Make adventure course for Smurfs. All come here to have fun. Yum yum area for rest. Eat and drink sarsaparilla juice. Sam to wszystko wysmerfowałeś? Miło z twojej strony, Dzikusie, ale... Smurfy Operacja Złoliść jest grą średnią. Dla młodszego gracza będzie okej, poziom trudności dobrze zbalansowano, ale oprawa nie zachwyca, aby powiedzieć odrzuca. Zwłaszcza jeśli nasz młody gracz miał okazję wcześniej poznać przygody Ratcheta czy jakąkolwiek grę z serii LEGO. Całość przypomina bardziej wersję beta niż pełnoprawny produkt. Problemy z lokalizacją to już w ogóle czerwona kartka, bo tylko pokazuje, że nikt po podłożeniu wokali gry nie sprawdził. Tylko od razu wysłał do tłoczni. Wstyd. Niemniej, Smurfy mają jakąś taką dziwną zaletę, że przyciągają do siebie. Jeśli przymkniemy oczy na te niezbyt małe problemy, gra się w to w miarę przyjemnie i wyzwalanie krainy ze złoliścia wciąga, a niektóre zadania sprawią, że i rodzic będzie musiał przejąć pada. Podsumowując, to średniak. Jest wiele lepszych produkcji, które bardziej zachwycą naszego dzieciaka niż Smurfy. Ale jeśli dziecko jest turbofanem niebieskich skrzatów, to będzie się bawił pewnie lepiej niż ja z Olivierem.